Poczta trzeba nawet do chwilania wywieszenia. No o godzinie 12:10. No i to będzie. Mogę pana przeprosić, bo pan w kadrze wszedł? Na ile to?
rozdolni. Szanowni Państwo, drodzy goście, serdecznie zapraszam tutaj do wewnętrznej strony ogrodzenia, tutaj gdzie wszyscy goście zaproszeni mają swoje miejsce. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam w to miejsce. Tu naprzeciwko kompanii honorowej proszę stanąć, także... Szanowni Państwo, w imieniu Miejskiego Komitetu Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na Placu Zwycięstwa w Słupsku w Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Nasze barwy narodowe, biel i czerwień, stanowią nie tylko odznakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów, ale przede wszystkim są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego. Biel i czerwień od wieków są nierozerwalnie związane z dziejami ojczyzny. Od najdawniejszych czasów symbolem polskich władców i oddziałów wojskowych były chorągwie z białym orłem na czerwonym tle. Bardzo ważną datą w historii polskich barw narodowych był dzień 7 lutego 1831 roku, kiedy to Sejm uchwalił, że kokardę narodową stanowić będą kolory herbowe Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest kolor biały z czerwonym. W trudnym okresie niewoli zaborcy traktowali polskie barwy narodowe jako symbol buntu i walki Polaków o niepodległość. Otoczone szacunkiem, traktowane jak świętość, żyły w sercach Polaków, wiodących do boju w czasie zrywów niepodległościowych,
i do walki o wolną ojczyznę w okresie I wojny światowej. Po 123 latach niewoli, kiedy odradzało się niepodległe państwo polskie, flagi biało-czerwone stanowiły najpiękniejszą oznakę odzyskania wolności. Biało-czerwona flaga zespoliła Polaków w walce w obronie granic Rzeczpospolitej Polskiej i w odbudowie kraju. W czasie II wojny światowej i okupacji barwy narodowe były symbolem polskiego patriotyzmu i znakiem bojowym walczącego narodu. Pod biało-czerwonymi sztandarami żołnierze polscy walczyli na wszystkich frontach, na lądzie, morzu i w powietrzu. Biało-czerwone opaski zdobiły hełmy i mundury żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i Podziemia Niepodległościowego. W wojnie Biel i Czerwień towarzyszyły słusznym protestom Polaków w drodze ku wolności, suwerenności i demokracji. Ustanowiony w 2004 roku i obchodzony w dniu 2 maja Dzień Flagi Rzeczpospolitej Państwowej. Kompania Baczność. Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Za chwilę specjalnie dla Państwa zaprezentuje się pani Kinga Kretkowska z Ośrodka Teatralnego Rondo w gawędzie o miłości do ziemi ojczystej autorstwa Wisławy Szymborskiej. Szymborskiej, kurczę, jak ona po prostu pisała elaboraty dla KGB. Szymborska, ja pierdolę. Bez tej miłości można żyć. Mieć serce suche jak rzeszy. Malutki los na parstki bić. I jeszcze żyje cząstkę czasu, ale już traci swe zieleni. I już nie szumi w górze las. To chyba ziemio jasna. Nie będę powalony szalem. Codziennie mocniej w ciebie wrasta. Radością, prędzej pomyślą, że nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć. Ale nie można owocować. Serdecznie dziękujemy artystce z Ośrodka Teatralnego Rondo oraz sztudlarzom ze Słupskiego Ośrodka Kultury. Drodzy Państwo, dzisiejsze uroczystości dobiegają końca. Za chwilę kompania honorowa odprowadzi sztandar 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Ale uroczystości. A tych uroczystości było. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Jednocześnie zapraszam na jutrzejsze obchody Święta Konstytucji 3 Maja, które rozpoczną się o godzinie 10 mszą świętą w intencji ojczyzny w Kościele Mariackim, a następnie pod pomnikiem Jana Kilińskiego przy ulicy Hańbowej. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Kompania honorowa Baczność. Poczet sztandarowy odprowadzić. Baczność! Brawo! Brawo!
Znowu! Marsz! Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Panie Majo? Bardzo dobrze. Ja się zgadzam. Ale pani Majusz, nie? Mama, dziękuję.